Oto przykład bezinteresownej zwierzęcej pomocy, czystego altruizmu i to międzygatunkowego. Młoda kaczka karmi karpie koi, zbierając pokarm z miejsca, do którego ryby nie są w stanie się dostać i przenosząc go do wody, wprost do pysków uszczęśliwionych karpi. Oto kolejny przykład. Tym razem widzimy dorosłą gęś, bernikle kanadyjską, która robi dokładnie to samo. Po prostu karmi karpie i wydaje się czerpać z tego radość. I dla pewności jeszcze jeden przykład. Tym razem pierwsze skrzypce gra łabędź czarny. Na drugim planie znów karpie koi. Nie trzeba dodawać, kto kogo karmi. Każdy widzi, jak jest. Ptak karmi ryby. Ale czy aby na pewno? Oczywiście nie. To żaden altruizm, a czysty przypadek. Ptaki wodne mają instynktowny zwyczaj płukania pokarmu w wodzie i robią to nawet wtedy, gdy pokarm jest czysty i nie wymaga płukania. Ryby korzystają tu przypadkowo i nikt tu nikomu nie pomaga.